Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja się nazywam Artur Poczekalewicz i tak jak nawet zacząłem przed chwilą mówić o tym, że będę się rejestrować, że już zacząłem na konferencję związaną z bezpieczeństwem OhmyHack, to dzisiejszy temat, który będę chciał poprowadzić, też jest związany z bezpieczeństwem. Będę chciał porozmawiać trochę o bezpieczeństwie właśnie kontenerów w środowiskach Kubernetes. Tam w zapleczu będzie parę produktów, bo akurat jako platformę będę używać OpenShifta, będę używać takiego rozszerzenia, też Advanced Cluster Security. Natomiast to jest przede wszystkim to. Nie będę chciał bardzo dużo slajdów pokazywać, bardziej będę chciał pokazać to w formie dema. Będzie później czas na Q&A, więc jak będą jakieś pytania, bardzo proszę je zadawać. Parę słów o mnie. Pracuję w firmie Red Hat jako Solution Architect i generalnie zajmuję się rzeczami związanymi z chmurą, ale także z samym czystym RHL-em i czasami też jego bezpieczeństwem. Żeby nie przedłużać, przejdę za chwilę do następnego slajdu. Oczywiście, jeśli ktoś się będzie chciał ze mną kontaktować, artur@redhat.com, stosunkowo prosty mail, więc tyle o mnie. Teraz przejdziemy do prezentacji. Po prezentacji będzie demo. Myślę, że to jest najważniejszy element, gdzie będę chciał pokazać no, właśnie rzeczy związane z bezpieczeństwem kontenerów. I teraz, żeby o tym opowiedzieć i żeby powiedzieć, jak robić, żeby one były bezpieczne, to najpierw trzeba pokazać coś niebezpiecznego, więc na pewno uwzględnimy tu jakiś rodzaj ataku. Zrobimy jakiś atak, a po tym jak zostanie przeprowadzony ten atak, spróbuję opowiedzieć, jak zrobić, żeby takie ataki na przykład no, już nie trafiły na nas, tak? Czyli jak się przed czymś takim bronić. Takim właśnie rozwiązaniem jest Advanced Cluster Security. Nie przedłużawszy, pozwolę sobie pójść do slajdu następnego. I to jest slajd następny, ponieważ wychodzę z założenia, że najlepiej jest, kiedy slajdów jest mało, w takim gronie, jak jesteśmy tutaj mocno technicznym, dlatego od razu możemy przejść do demo. Więc slajdami mam nadzieję mocno nie zanudziłem i idziemy do właściwego rozwiązania. OK. To, co tutaj mam. Najpierw przedstawię sytuację, od której wychodzimy. Sytuację bazową, co mamy, jak będzie wyglądać atak, jak go przeprowadzimy. No a później będzie realizacja jakichś aspektów bezpieczeństwa, które pozwolą mi się uchronić. Jestem zalogowany do Red Hat OpenShift Container Platform jako platformy do utrzymywania tutaj kontenerów w tym wypadku. Oczywiście pod spodem jest silnik Kubernetesa. I no właśnie, co my tutaj mamy? Mam jeden projekt, w którym na chwilę obecną jest uruchomiona aplikacja. Projekt się nazywa Projekt DB, ponieważ jest to projekt, w którym jest aplikacja wykorzystująca bazę danych. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jest. Od razu najlepiej w takiej formule, troszeczkę zmniejszę. O. Mam bazę danych MySQL-a i mam aplikację webową, która z tego MySQL-a korzysta. Zaraz dokładnie też sobie omówimy, co, gdzie, jak się znajduje. Jest sobie, proszę bardzo, MySQL. Ja nawet wejdę do tego MySQL-a. Ten MySQL sobie działa. Jest do niego dostęp. Mam nadzieję, że... O, przepraszam, wydaje mi się, że mój screen nie jest w tym momencie udostępniony. Ja widzę, że jest coś innego. Proszę o taką weryfikację. Czy tutaj host mnie słyszy? O właśnie, dobra, bardzo, bardzo dziękuję. Łączę się w tym momencie, pokazuję, że w moim podzie, tak, w moim kontenerze działa MySQL. Tutaj mam użytkownika, hasło, o, takie jest, pass.8. Jak ktoś wie, dlaczego 0.8, to się wiąże z jakimiś legendami security z Polski. 4 litery.8. No i zobaczmy, czy uda mi się w ten sposób dostać do bazy danych. Udało mi się. Show data bases. Widzimy, że w niej coś jest. Między innymi jest tabela, która się nazywa view counter, w której to jest przechowywany licznik. Licznik tak naprawdę odwiedzin strony, więc można powiedzieć, że baza danych górnolotna nie jest, ale jakaś tutaj istnieje. Dobra, więc mamy bazę danych, mamy użytkownika, tutaj user, hasło pass.8 i
w jaki sposób ta baza danych jest wykorzystywana przez moją aplikację webową, która także tutaj w tym namespace, w tym projekcie jest uruchomiona. Tak wygląda moja aplikacja. Ta aplikacja tak naprawdę wyświetla jakiś napis, natomiast też pokazuje licznik odwiedzin, czyli jeśli odświeżam, a właśnie to robię, to licznik idzie do góry. OK, więc można powiedzieć, że aplikacja jest stosunkowo bardzo, bardzo prosta. I teraz tak, kto ma dostęp do tej bazy danych i kto powinien mieć dostęp do tej bazy danych? Na pewno ta aplikacja webowa, która jest tutaj uruchomiona w oddzielnym podzie, łączy się do MySQL-a w oddzielnym podzie i to jest jak najbardziej OK. Teraz tylko pytanie. Czy tak realnie, jeśli ja na moim OpenShift-cie, jeśli ja na moim Kubernetesie uruchomię więcej projektów, uruchomię więcej namespace'ów i tam będę hostować jakieś aplikacje, to czy te aplikacje sieciowo mają dostęp do tej bazy danych domyślnie? Tak, domyślnie mają jak najbardziej do tego dostęp. Więc hipotetycznie, czy jeśli ktokolwiek w jakiś sposób włamałby się gdziekolwiek, do jakiejkolwiek aplikacji hostowanej na tym OpenShift-cie, to czy mógłby wykonać połączenie sieciowe do tego MySQL-a? Tak, jak najbardziej mógłby to zrobić. Symulując atak, który będzie w miarę złożony, chciałbym, abyśmy uznali, że atakujący ma kredensiale, czyli login i hasło do tej bazy danych. Ktoś mógłby powiedzieć, o, no to już jest, no to już nie jest prawdziwe. No nie, nie, to nie jest do końca taki wymyślony scenariusz, ponieważ bardzo często zdarza się, wchodząc po różnych stronach w internecie, że na przykład silnik przetwarzający w backendzie dostęp do bazy danych potrafi pokazać mi loginy i hasła albo w jakiś inny sposób takie rzeczy się dzieją. Dlaczego? Dlatego, że jak piszę aplikację na przykład w PHP, to taki PHP łącząc się do bazy danych ma zaszyte w sobie na przykład loginy i hasła. Tak może być to zrobione. Aby pokazać, że no, nie oszukuję, jeśli użyję takiej frazy do Google'a, to jestem w stanie, o widać, że nawet jakieś tutaj rzeczy mam, otworzę w kilku tabach, kilka stron, proszę bardzo, jakieś dwie przykładowe i teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. No proszę bardzo, ale widać, że w internecie potrafią być aplikacje, które potrafią pokazywać swoje loginy i hasła do bazy danych. Ja zakładam, że do takiej bazy danych dostępu łatwego by nie było. Dlaczego? Dlatego, że dostęp do takiej bazy danych będzie w jakiś sposób firewallowany. Natomiast mogę przyjąć, że gdybym może był w infrastrukturze takiego miejsca, gdzie to jest hostowane, to z tej infrastruktury mógłbym się dostać. Taką infrastrukturą może być właśnie na przykład współdzielony OpenShift albo współdzielony Kubernetes, który taką infrastrukturę sieciową mi daje. OK, więc założenie jest takie, że tak jak widzimy, tutaj kolejna jakaś strona, gdzie też jakieś, o proszę bardzo, jakiś login, hasło może być pokazany, więc to nie jest jakiś wymyślony bardzo przykład, to jest przykład jak najbardziej realny, że atakujący może mieć zdobyty login, hasło do bazy danych, ale na początku nie jest w stanie, mimo że ma login, hasło, dostać się do tej bazy danych. Powiedzmy, że aplikacja, która korzysta z tej bazy danych, absolutnie nie posiada żadnych błędów. Więc wektor ataku skupi się w tym momencie na tym, że zaatakuje jakąkolwiek inną aplikację, która będzie hostowana na, tutaj na tym Kubernetesie OpenShift'cie. OK, więc za chwilę zdeployuję w zupełnie innym projekcie aplikację, która będzie dziurawa. Następnie przeprowadzę na niej atak, dostanę się do środka, do tej aplikacji i z tej aplikacji, z innego zupełnie namespace'u dokonam połączenia do tej bazy danych. Okay? Później omówimy sobie, jak poszczególne etapy tego ataku dałoby radę no, mitygować, jakoś robić tak, żeby one były trudniejsze dla atakującego. Więc na chwilę obecną jestem zalogowany do tego klastra. Mam nadzieję. OC status. OK, widzę, że jestem, tylko jestem w projekcie, którego nie ma. I rzeczywiście stworzę nowy projekt OC New. Projekt, ja wcześniej miałem testowy, zrobię nawet o takiej samej nazwie, projekt app, tu będzie moja aplikacja. Tu będzie moja aplikacja, ta dziurawa, do której za chwilę będę się dostawać. OK, więc na chwilę obecną jestem tutaj w środku i jak będzie wyglądała aplikacja, przez którą będę się dostawać. Już pokazuję. To będzie aplikacja webowa, która będzie dosyć nieskomplikowana. Zaraz pokażę jej kod źródłowy. Ona jest napisana powiedzmy w CGI,
można tak powiedzieć, w formie technologii programistycznej, a ten CGI będzie przetwarzany przez, uwaga, uwaga, Bash. To Bash będzie generować, słuchajcie, no naprawdę ambitna aplikacja. Można powiedzieć, że chyba ciężko, gdyby dać ją do przeskanowania pod kątem bezpieczeństwa. Nie wydaje mi się, że tu jakoś bardzo dużo błędów jest zawartych. Łatwo chyba byłoby dokonać audytu takiej aplikacji. Natomiast jeśli ktoś z Was pamięta i jest w obszarach security, to była no niedawno, jakiś czas temu, taka bardzo słynna dziura w Bashu. Nazywała się Shellshock. Gdyby rzeczywiście było tak, że ta aplikacja korzystałaby z Basha, który był podatny na Shellshocka, a tak w tym wypadku będzie, ponieważ ja tutaj no, symuluję jednak jakiś atak, więc musiałem zastosować jakieś podatności realne. Więc dograłem do kontenera, w którym będzie ta aplikacja uruchomiona, Shellshocka, tak naprawdę Basha podatnego na więc moja pokazuje Hello World rzeczy, które znajdą się w środku, w kontenerze. Zaraz pokażę, jak wygląda kontener i jego image. Natomiast będzie tam dograny Bash w wersji z dziurą, z Shellshockiem, oraz będzie dograna aplikacja sudo, aby pokazać dodatkowo jeszcze jeden rodzaj ataku. To jest coś, czego raczej w aplikacjach webowych się no, nie widuje. Natomiast dograłem po to, żeby pokazać jedną z nowszych dziur, która występuje w sudo, gdzie jeśli jest zdefiniowana jakaś polityka powiększania uprawnień, a mam sudo w nieodpowiedniej wersji, to nawet jeśli nie mam możliwości uruchamiania komend na rucie, to da się to ominąć. Dlatego tutaj będą celowo dograne dwa starsze pakiety niż w domyślnym imidżu, po to, żeby zasymulować taki atak. Okay? Więc to są moje pliki, które będę dogrywać do imidża. Mój imidż, jak wygląda i jak w takim razie wygląda ta aplikacja. Aplikacja będzie korzystała z imidża, który posiada w sobie serwer www.http://2.4 w oparciu akurat o Rela 7, równie dobrze mogłoby być na Relu 8. To jest tutaj dla nas mało istotne. Ja, korzystając z tego imidża, dogrywam do niego moją aplikację, która będzie dostępna w CGI Bin. Następnie dogrywam dwa pakiety. Instaluję w środku te dwa pakiety. Dbam o to, aby skrypt CGI w środku był z odpowiednim uprawnieniem, aby mógł być przetwarzany, i dodaję regułę sudo, która pozwoli mi no tutaj też wykonać ten atak dodatkowy, który pozwoli mi wejść na ruta. Uwaga, Apache będzie mógł uruchamiać jakąkolwiek komendę, ale na uprawnieniach innych niż jego, ale inne niż root. Natomiast zrobimy tak, że będzie mógł zrobić też to na rucie. Tak? Rzeczywiście to jest mocno takie labowe. Tak? To raczej nie jest realny atak przy aplikacji webowej, natomiast od razu sobie też to przetestuję. Więc moja aplikacja to jest aplikacja, która będzie pokazywać Hello World, będzie wykorzystywała CGI, będzie to Bash i Bash będzie miał dziurę Shellshock. Świetnie. A więc jak wygląda zbudowanie takiego imidża? No, standardowe zbudowanie z wykorzystaniem Podmana, równie dobrze można zbudować Dockerem, wysłanie tego na zdalny serwer i tyle. Ja już to zrobiłem, więc na quay.io/apoczek jest sobie imidż, który nazywa się Shellshock z tagiem latest i to będzie użyte jako coś, co zdeployuję na OpenShift'cie w tym projekcie, który przed chwilą utworzyłem, i tam będzie ta dziurawa aplikacja. Dobrze, w takim razie trzeba ją w końcu uruchomić. Tak będzie wyglądać deployment tego na OpenShift'cie, jakie obiekty się tam znajdą. Tworzę konto serwisowe po to, aby ten kontener był w trybie takim troszeczkę bardziej uprzywilejowanym, tak, na potrzeby tutaj też demonstracyjne, tak, żeby ewentualnie mógł działać na tym rucie, aby pokazać dziurę w sudo. Więc tworzę konto serwisowe, tworzę przypisanie odpowiednie dla konta serwisowego, no i sam deployment, który wygląda w sposób następujący. Wykorzystywany jest image, o którym przed chwilą mówiłem. Ten image będzie serwerem www z podatną aplikacją. Tak naprawdę to nie aplikacja jest podatna, a Bash, który jest w tym imidżu.
Apache będzie działać standardowo na swoim własnym identyfikatorze 48, więc nie będzie działać na rucie. No i będzie wystawione to w formie ruty, czyli będzie ingres stworzony. Tak wygląda ten deployment, a więc jestem w stanie już uruchomić OC create deployment i myślę, że tak jak tutaj już przejdę do mojego projektu, żeby zobaczyć, czy coś się tutaj tworzy. Szukam projekt app, proszę bardzo. Na razie tutaj nic nie ma. Uruchamiam deployment. Proszę bardzo, zaczyna się dziać. Za chwilę będę mieć już dostępne pody. Zaraz to zobaczymy. Widać, że działa. Spróbuję się teraz dostać do tej aplikacji. I jest pierwszy sukces. Więc tak wygląda aplikacja i teraz spróbuję ją zaatakować. W jaki sposób jestem w stanie to zrobić, jeśli wiem na przykład albo odgaduję, że jest tam podatny bar, gdybym wiedział, że to jest CGI, albo gdybym po prostu tak próbował, bo może będę mieć szczęście. Nie mamy tutaj zbyt dużo czasu, żeby dokładnie omówić, na czym polega dziura w Shellshocku, natomiast chodzi o to, że można było w jakiś sposób do basza przesłać funkcje, które potrafią się automatycznie wykonywać. W związku z tym, że jest to aplikacja webowa, to korzystając na przykład z odpowiedniego zapytania, na przykład curlem, już to też pokazuję, o takiego, to w tym momencie jestem w stanie, minus duże A to jest przesłanie agenta, czyli jeśli robię połączenie do serwera www, to ja się zazwyczaj jakoś przedstawiam, a jeśli zamiast się przedstawić, cześć, jestem Firefoxem, cześć, jestem Chromem, cześć, jestem czymś innym, prześlę coś takiego, to trafi do tej aplikacji. A w związku z tym, że to jest właśnie zdefiniowanie pustej funkcji, która automatycznie się uruchomi przez Bashu, to w momencie, kiedy był Shellshock, to wykona się to, co tutaj na końcu jest wpisane. A więc jeśli zrobię zapytanie, agent, to w tym momencie najprawdopodobniej wykona się USR, bin, a who am I. A więc sprawdźmy. Szukam tutaj mojego URL-a. Udało się wykonać komendę, spróbuję wykonać jakąś inną komendę, niech to będzie na przykład, nie wiem, ls, na jakimś katalogu. Proszę bardzo. Jestem w stanie wykonywać jakie chcę komendy z wykorzystaniem właśnie Shellshocka. Co tu jeszcze mógłbym zrobić? Jakie komendy? PSAUX. Proszę bardzo. PSAUX, dlaczego nie zadziałało? A, bo jakiś tam slash się pojawił na końcu. Notabene ja zaraz zrobię tego PSAUX-a. Mam napisany bardzo fajny tutaj jeszcze skrypcik, który pozwala mi zrobić rzecz następującą. Dla podanego URL-a, tutaj mam tego URL-a z moją aplikacją, szczytywany jest jako dane wejściowe komenda, którą będę chciał tam uruchomić. A więc jeśli zrobię coś takiego jak atak test, podam jako pierwszy parametr stronę, którą chcę zaatakować, a następnie podam jakąś komendę, to w tym momencie powinienem zobaczyć wszystkie odpowiednie rzeczy, co tutaj się dzieje. Ach, no wiadomo, co się tutaj dzieje, trzeba podać pewnie pełną ścieżkę do aplikacji. No i proszę bardzo. Warto tutaj też zauważyć, że mój Apache działa z uprawnieniami Apache'a, nie Ruta, więc świetnie. OK, udało mi się w tym momencie dokonać jakiegoś ataku, takiego, że jestem w stanie wykonywać komendy na zdalnym serwerze. Jak to możemy powiedzieć, na zdalnym miejscu, gdzie jest hostowana aplikacja. To jest dla mnie trochę niewygodne. Taka formuła, że ja muszę robić co chwilę zapytanie curlowe do tego, aby uzyskać efekt. O wiele fajniej byłoby mieć bardziej interaktywnego basha. W świecie security jest pojęcie, które nazywa się reverse shell. Bardzo często polega to na tym, że ja gdzieś w internecie
otwieram na przykład port i wymuszam, aby atakującą aplikację, żeby ta aplikacja, która atakuje, żeby ona połączyła się gdzieś na zewnątrz i wystawiła mi tam basha. Tak zrobię też w tym wypadku, w tym przypadku naszym, na oddzielnym serwerze. Muszę się dostać do oddzielnego serwera, więc otworzę port. To będzie port o numerze na przykład 5555. I tutaj będę oczekiwał połączenia, które spowoduje, że będę mieć interaktywnego shella. Teraz w jaki sposób mogę coś takiego zrobić? Już pokazuję. Mam też plik, który się nazywa attack.sh. On także, wykorzystując curla, robi rzecz następującą. To są trzy komendy tutaj robione. Uwaga, jakie? Omówmy to, żebyśmy rozumieli w pełni ten atak. Pierwszą rzeczą, to dałoby radę zrobić za pomocą jednego curla, ale za dużo escape'owanych znaków musiałbym tam mieć, więc zrobiłem to na trzy razy. Pierwsze, co będzie robione na tej zdalnej aplikacji, to będzie stworzenie pliku. To będzie stworzenie pliku. O jakiej zawartości? Bash minus i. I jakieś trudne tutaj rzeczy, dev, TCP. To jest jedna z najprostszych metod, jak na Linuxie można zestawić tak zwanego reverse shella. A więc sprawić, że ten host połączy się do, w tym wypadku u mnie Red Hat TV, na odpowiedni port, bo ja to podam jako parametry i tam zestawi mi takie połączenie. Natomiast tutaj to jest zrobienie tego w formie skryptu, więc ja tworzę taki skrypt. Następnie powoduje, że ten skrypt na zdalnym serwerze będzie mieć flagę uruchomieniową i nic innego, jak potem po prostu ten skrypt uruchamiam. Okay? Równie dobrze dałoby to radę zrobić w jednej komendzie, natomiast tak jest po prostu trochę łatwiej. Ok, a więc spróbujmy to zrobić. Jako pierwszy parametr muszę podać ścieżkę do aplikacji, a następne dwa parametry to jest host i port, na którym ten reverse shell ma się zestroić. A więc wygląda to mniej więcej tak. Żebyśmy widzieli dwa okienka, proszę bardzo, tu będzie przeprowadzony atak, tutaj mam nasłuchiwanie. Jak nacisnę, proszę bardzo, co się tu pojawiło? Pojawił mi się prompt, pojawił mi się bash, jestem w stanie wykonywać tutaj komendy. Proszę bardzo, PSA UX, jestem w stanie zrobić LSA, jestem w stanie wykonywać inne komendy. Tutaj czasami się wyświetlanie potrafi nie generować prawidłowo. Na reverse shellu, gdzie nie jest bardzo dobrze skonfigurowany, powiedzmy, terminal i wyświetlanie, takie rzeczy mogą być. Ok, udało mi się rzeczywiście coś takiego zrobić. Żeby dokonać teraz jeszcze większego hachmentu w tej aplikacji, będę chciał zrobić eskalację na roota. Rzeczywiście to jest trochę pod demonstrację przykład, natomiast to, o czym mówiłem, to z wykorzystaniem sudu zostało skonfigurowane, że Apache może wykonywać jakąkolwiek komendę. A więc na przykład jestem w stanie jako użytkownik, na przykład o identyfikatorze 1, zrobić komendę QMI. Zobaczmy. No i pokazuje mi, że jestem użytkownikiem bin. Zobaczmy, czy mogę wykonać komendę jako użytkownik 48. To jest Apache. Tak, jestem Apache'em. Czy mogę wykonać komendę jako użytkownik 0? Nie. Nie mogę. No i bardzo dobrze, tak to było skonfigurowane. Natomiast jest taka magiczna liczba. Jest taka magiczna liczba, którą zapisałem, nie znam na pamięć, nauczę się kiedyś. O taka. I to jest taka liczba, która akurat przy tej dziurze w sudo jest taką liczbą, że tak wychodzi trochę poza granicę. Powiedzmy taki lekki integer overflow, to nie jest do końca integer overflow, natomiast przy podaniu takiej wartości jako identyfikatora, z którego chcę uruchomić aplikację, czary mary i jestem rootem. Okay. Równie dobrze, tak naprawdę powiem też, może być użyte minus 1, ale bardziej spektakularnie wyglądała ta duża liczba, więc najpierw tak chciałem to pokazać. Ale jak użyję minus 1, to proszę bardzo, też jestem rootem. Ok, więc może wykonam teraz taką komendę. User bin bash.
No i jestem. Mogę wykonywać komendy. Nie widzę tutaj ładnego prompta. Niestety, tak jak mówiłem, to jest terminal. On nie zachowuje się pięknie. To jest na tym reverse shellu zrobione. I teraz, co chciałbym zrobić? Bo przypominam, ja się włamałem teraz do namespace'a, który nazywa się projekt APP. W projekcie aplikacji, która robiła Hello World. Natomiast w zupełnie innym projekcie mam bazę danych. I teraz będę chciał do tej bazy danych się dostać. Żeby się do niej dostać, przydałaby mi się jakaś komenda, na przykład MySQL dump czy cokolwiek innego. Na tej atakowanej aplikacji ja niestety nie mam binarki od MySQL-a, ale nie mam najmniejszego problemu, abym w tym, powiedzmy, imidżu, a tak naprawdę działającym kontenerze bazującym na imidżu HTTPD, doinstalował sobie repozytoria i doinstalował sobie pakiet MySQL. Tutaj mam komendę, która pozwoli mi w łatwy sposób, zrobię copy, wklej, dodać repozytorium, a więc op. Następnie zadbam o to, aby to repozytorium nie wymagało weryfikacji kluczy. No i licząc na to, że te komendy uruchomiły się, ponieważ tak jak mówię, no nie mam tu dobrego prompta. Jestem w stanie teraz wykonać komendę yum install MariaDB. Myślę, że tak się nazywa ten pakiet. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Coś się instaluje. Świetnie. Gdybym w tym momencie rzeczywiście w jakiś sposób był w posiadaniu loginu, hasła i adresu IP, lub nazwy domenowej, bazy danych z innego namespace'a, jestem teraz już w tej infrastrukturze, jestem w stanie spróbować zdumpować taki content, więc przejdę na chwilę do projektu, gdzie ta baza danych była, aby zobaczyć adres IP, który jest tam na tym MySQL-u, na tej MariaDB. Jest to adres 10.132.132.148. No dobrze, no to spróbuję wydać komendę MySQL dump minus H jako host 10.132.148 użytkownik user hasło pass.8 all databases. A zawsze wychodzą, więc tutaj też będzie dobrze. Proszę bardzo. Mam zrzuconą bazę danych, mam między innymi counter, mam wszystkie tutaj informacje, które pozwoliłyby mi na to, że mam zdumpowaną bazę danych, więc udało mi się dokonać tego ataku, o którym mówiłem. Więc jeśli mamy mówić o bezpieczeństwie kontenerów, o bezpieczeństwie, bo skupiliśmy się na niebezpieczeństwie, warto byłoby powiedzieć, co zrobić, aby było dobrze. Jak się przed tym uchronić? Dobra, więc pozwolę sobie już tutaj wyjść z tego ataku, z tego reverse shella. I spróbujemy sprawdzić jedną rzecz. Na chwilę obecną przejdę do aplikacji Advanced Cluster Security. Jest to specjalne rozszerzenie, które daje mi szeroki widok dla jednego lub kilku klastrów. Ja tu mam podpięte dwa klastry pod kątem security. Nie zdążymy o funkcjonalności, jakie daje ta aplikacja. Natomiast chcę się skupić na kilku fajnych feature'ach, które tutaj są. Więc pierwsza sprawa. Network Graph pokazuje mi świetnie połączenia między moimi namespace'ami, a także światem zewnętrznym, co z kim się komunikuje, w jaki sposób, na jakich portach, jakie namespace'y z jakimi innymi namespace'ami ze sobą rozmawiają, więc mam na żywo podgląd i jestem w stanie zawęzić tutaj na przykład to do konkretnego namespace'a, na przykład projekt DB. I jestem w stanie zobaczyć, jakie aktywne połączenia tutaj są realizowane. I uwaga, uwaga, to co widzę i co mnie powinno na przykład zastanowić, że do mojego projektu DB
jest realizowane poza połączeniami na przykład z zewnątrz, czyli odwoływanie się do po prostu aplikacji na porcie 443, widzę, że z projektu APP doszło do jakiegoś aktywnego połączenia. Jestem w stanie zobaczyć, że to jest połączenie na port 3306 i jestem w stanie tutaj zobaczyć, że no, to może być coś dziwnego. Więc jednym z ciekawych widoków tutaj jest to, że widzę aktywne połączenia między projektami, a także ze światem zewnętrznym. Jestem w stanie, jeśli mam zaimplementowane coś, co się nazywa Network Policy, czyli powiedzmy takie reguły firewalla na SDN-ie w Kubernetesach, to w tym momencie jestem w stanie zobaczyć, czy moje projekty są na przykład zabezpieczone, czy nie. Czerwone kółeczka sugerują mi, że tutaj jest pełen dostęp z lewej do prawej, z prawej do lewej, czyli ingresowo i egresowo, wejściowo i wyjściowo. Okej, mam taki punkt widokowy, widzę to moje bezpieczeństwo, natomiast jeśli wrócę do moich aktywnych połączeń i zobaczę sobie na przykład informację, no niech to będzie ten mój MySQL. Tutaj jest mój MySQL, to jestem w stanie zobaczyć, kto się łączy i między innymi automatycznie mogę zobaczyć, że Advanced Cluster Security zasugerował mi, że pewne połączenia no, raczej są anomalie. Ten produkt, o którym mówię, potrafi mi wysyłać informacje, że coś się dzieje nie tak. Po pierwsze, tutaj bardzo dobrze się to integruje w ogóle z API, ponieważ ten produkt wystawia API i pozwala mi w ten sposób też zbierać informacje. Natomiast mógłbym dostać na przykład SMS-a, że jakieś anomalia występują, ponieważ ACS uznaje, że połączenie z jednego projektu do drugiego, jeśli nie zostało to zaznaczone, dodane do tak zwanego baseline, to znaczy, że coś się dzieje. Okay? Teraz patrząc sobie na to, mogę dodawać, jakie połączenia są bezpieczne lub nie, aby nie generować takich tutaj informacji. Natomiast mam również funkcjonalność Network Policy Simulator. Mogę generować takie polityki Network Policy, bazując na aktywnych połączeniach. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ja wiem, że nikt się do mnie nie włama i wiem, że aktywne połączenia są realizowane w jakiś odpowiedni sposób, że kontener, który ma się łączyć do bazy danych, tylko on się do niej teraz łączy, to na tej podstawie jestem w stanie wygenerować reguły firewalla, network policy do mojego klastra OpenShiftowego czy Kubernetesowego. Ja w tym momencie nie będę generować tego z wykorzystaniem tego, no, o czym mówię. Dlaczego? Dlatego, że aktywnie w tym momencie z innego projektu już doszło do aktywnego połączenia, a więc jeśli bym wygenerował taką regułę, to ta reguła by wpuszczała to aktywne połączenie, gdzie przed chwilą haker się połączył z innego projektu. Natomiast jeśli wejdę do czegoś, co się nazywa baseline settings i w baselines nie mam jako anomalię, będę mieć zaznaczone połączenia, a mam połączenia z zewnątrz i z innego takiego projektu, to w tym momencie, jeśli spróbuję wygenerować taką network policy, chwilę to potrwa, ponieważ tutaj są sprawdzane różne zależności, a poza tym jest to klaster na infrastrukturze takiej mocno demolabowej, więc musimy się uzbroić w krótką cierpliwość. I za chwilę zobaczymy możliwość pobrania network policy, którą będę mógł osadzić na przykład na jakimś środowisku gitowym i używać tego jako GitOpsa do tego, aby, o proszę bardzo, już się wygenerowało, do tego, aby implementować taką regułę. Ja spróbuję pokazać, jak ona teraz wygląda. Proszę bardzo, zostało wygenerowane, że połączenie na port 3306 będzie możliwe tylko z kontenerów, które będą miały specjalny label, a więc tylko i wyłącznie z tych prawidłowych, czyli tylko właściwa aplikacja webowa, Cake PHP, bo tak się nazywała ta aplikacja, która pokazywała ten counter, będzie mogła się połączyć. A więc na chwilę obecną, ja za chwilę zaimplementuję tą regułę, chcę pokazać jedną rzecz, czy jeśli dojdzie do ataku, więc ja szybko zrobię ponownie atak, jeśli dojdzie do ataku, tak, proszę bardzo. To żeby udowodnić, że połączenie do tej bazy danych jest, ja już zrobię to w łatwiejszy sposób, chyba tam było 10,
kropka 132.148 na porcie 3606. Ok, w bardzo łatwy sposób sprawdzam, natomiast jest połączenie. Proszę, zwróćcie uwagę, dostałem jakiś tutaj komunikat, więc jest to połączenie realizowane. Natomiast w momencie, gdybym użył Network Policy, która została wygenerowana, w tym momencie w moim projekcie, projekt DB, powinien utworzyć się obiekt, który się nazywa Network Policy. Widać, 20 sekund temu się pojawił, który spowoduje, że w momencie kolejnej próby takiego połączenia proszę bardzo, nie działa, nie dostałem żadnego zwrotu, a tutaj tak naprawdę czekamy na timeout, aby zobaczyć, że nie ma połączenia, więc to, co udało mi się teraz pokazać, to w jak łatwy sposób jestem w stanie wziąć dużą infrastrukturę wszystkich moich aplikacji, wiedząc, że aktualnie na przykład jest stan bezpieczny, bazując na aktywnych połączeniach albo na połączeniach, które ja oznakuję, oflaguję jako te prawidłowe, jestem w stanie wygenerować polityki Network Policy do tego, aby zabezpieczyć mój klaster, moje aplikacje i spowodować, że granulacja między namespace'ami jest realizowana też na warstwie sieciowej. Ok? Jeśli bym teraz wykasował tą politykę OC, delete Network Policy, to już takiej ochrony nie mam. Dobra, to jest jedna rzecz, którą chciałem pokazać, pozwalającą na zwiększenie bezpieczeństwa w aspekcie networkingu. Natomiast przejdźmy sobie dalej. Chcę pokazać jeszcze kilka różnych fajnych feature'ów. Kolejnym feature'em jest rzecz następująca. Zanim pokażę tą następującą rzecz, będę chciał zrobić taką rzecz. Po pierwsze, sprawię, aby moja aplikacja, która działa w tym projekcie OC Project, OC Project, projekt APP, OC Get Pod, on działa aktualnie, ta aplikacja Hello World, to w CGI działa jako jeden pod. Przeskaluję to na wartość 3, aby było trochę więcej instancji. OK, za chwilę będę mieć 3 kontenery, natomiast one będą podatne cały czas na ten atak. Przy czym, uwaga, jeśli ja robiłem atak i ten atak, no właśnie, w ogóle ja będę chciał sprawdzić, czy moja aplikacja, którą atakuję, jest cały czas dostępna. Pozwólcie, że zrobię jeszcze taką rzecz. To jest moja aplikacja. W dodatkowym okienku. Jest mało istotne, więc ja nie będę robić akurat tego okienka dużego. Zrobię komendą watch podglądanie mojej aplikacji. Okay, tutaj jest Hello World i chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że aplikacja jest cały czas tutaj dostępna. Oczywiście requesty trafiają na różne z 3 kontenerów, ponieważ kontener działa w 3 replikach. I gdybym chciał wykonać teraz atak, tak, i miałbym tutaj otwarte, proszę bardzo, tutaj aplikacja działa, no musimy na kilka okienek przez chwilę, NC na porcie 5555 jest gotowa. Gdybym wykonał teraz ten atak, a przypominam, że atak składał się z ilu z 3 różnych komend, to jeśli robiąc ten atak, jeszcze raz, 3 komendy, ja mam ryzyko jako haker, że moja pierwsza komenda trafi na jednego z poda, ale druga trafi na innego poda, a trzecia na jeszcze innego, więc musiałbym wykonać o ten skrypt, myślę, że n razy, żeby mieć pewność, że na każdej instancji wykona się wytworzenie skryptu, nadanie mu flagi uruchomieniowej i wreszcie to odpalenie reverse shella. Więc jeśli teraz bym zrobił tutaj sam taki atak, gdzieś on tutaj w mojej historii powinien się znaleźć,
O, proszę bardzo. To jest duża szansa, że Basz mi się nie zestroi. No, akurat może miałem szczęście, może przez to, że tam dużo leci, ale było ryzyko, że się nie zestroi. Wtedy wpuściłbym to w pętli, byłoby wszystko w porządku. Ok, więc widzę, że atak działa i widzę też, że moja aplikacja tutaj, o, Hello World, cały czas jest dostępna. Dlaczego tak to podkreślam, że jest dostępna? Dlatego, że teraz zrobimy pewien trik. Mam w Advanced Cluster Security różnego rodzaju polityki i między innymi mogę zobaczyć w ogóle, że podczas ataku, który był realizowany, zanim nawet przejdę do tych polityk, mogę zobaczyć, że pewne rzeczy zostały wykryte, na przykład nieprawidłowe połączenia, między innymi zostało wykryte, że w jakimś kontenerze został wykonany package manager. No faktycznie, ja tam użyłem gdzieś YAMA, więc to dobrze, że on to wykrył. To nie jest standardowe, żeby w działającym kontenerze nagle odpalać jakieś komendy, tym bardziej coś doinstalowywać. Totalny antypater. Dlatego też pewne rzeczy są tutaj wykrywane. Widzę, że jest jakaś polityka, która się nazywa Red Hat Package Manager Execution. Okej, ciekawe jak wygląda definicja takiej polityki, poszukam jej. Która to może być? Która to może być? Już szukamy. Dobrze, to muszę tak. Red Hat Manager Execution, proszę bardzo. Jest tutaj takie coś, ale zamiast ją omawiać, zrobię coś ciekawszego. Słuchajcie, sklonuję ją, nazwę ją tak, żeby łatwo było ją zidentyfikować, więc pozwolę sobie dać się tutaj Artur 1. I teraz uwaga. Jestem w stanie zauważyć, o, od razu dla bezpieczeństwa zrobię, aby ona była obejmowała tylko mój jeden namespace, tak, dla bezpieczeństwa. Namespace, który się nazywa projekt app. Czyli będzie chroniło tylko i wyłącznie rzeczy z tego projektu. I uwaga, co tu jest? Tu jest wykrywanie procesu o konkretnej nazwie. Czyli jeśli proces będzie, uwaga, bash, ponieważ co domyślnie mi serwer www uruchamia HTTPD. I to jest OK. A jeśli w takim kontenerze odpali się w środku bash, to chciałbym, żeby był alarm. Więc robię politykę, która będzie mi wykrywała odpalenie basha, co właśnie haker przed chwilą robił na tym kontenerze. Ale dodatkowo jestem w stanie powiedzieć, że chciałbym, aby ta polityka była w trybie enforcement. Co to jest enforcement? To oznacza, że jeśli nie jest enforcement, to ja będę mieć to w logach, mogę mieć w systemie powiadomień, mogę dostać jakieś notification na Teamsy albo SMS, albo e-mail. Natomiast jest też tryb, który się nazywa, proszę bardzo, taki proaktywny enforcement. I to polega na tym, że w momencie, jeśli w podzie zostanie uruchomione to, co przed chwilą zdefiniowałem, czyli na przykład bash, to automatycznie taki pod zostanie ubity. I teraz moje pytanie brzmi, czy jeśli ja zrobię taki atak, odpali się w środku bash i ten kontener zostanie ubity, no to ja tam nie podziałam w nim. Natomiast czy aplikacja ogólnie będzie dostępna? Po pierwsze, działa w trzech replikach, więc dwie pozostałe repliki są dostępne dla normalnych użytkowników, którzy nie hakują, a korzystają z aplikacji. Po drugie, jeśli kontener zostanie ubity, to mimo wszystko definicja trzech replik jest cały czas właściwa, co oznacza, że klaster kubernetesowy, czy klaster tutaj w tym wypadku OpenShiftowy, zadba o to, aby mi taki kontener na nowo zestroić. Więc zobaczmy, jak będzie działała ta polityka, którą teraz uruchomiłem w momencie wykonywania ataku. Zwracam uwagę, Hello World cały czas z ładną buźką działa. Działa aplikacja. Tutaj jestem przygotowany już jako haker, mam reverse shella, a więc przypomnę, że jeśli uruchamiam taki atak, mówiłem, że jest to ryzyko, że on się nie zestroi, więc ja od razu też zrobię while through do w pętli, żeby była pewność, że ten atak na pewno zachodzi cały czas w kółko. I teraz, jeśli to zadziała, to na okienku tutaj, gdzie jest nc-l5555, powinien pojawić tak, jak wcześniej się bash. Zobaczmy, czy tak będzie. Pojawił się, tylko że co?
tylko że zniknął. Dlaczego? Bo został skillowany. Okay? Czy dochodzimy teraz do takiej konkluzji, że ja mam dziurę w mojej aplikacji. Haker ma umiejętność wykorzystania tej dziury. A mimo wszystko ten haker ma naprawdę duży problem, żeby mi spsocić coś, bo od razu jest ubijane. Ja nie mówię, że nie da się pewnie tego jakoś oszukać, a może odpalić tam CSH, tylko ja też jestem w stanie dodać to, że będzie uruchomione na przykład CSH, a może nawet jestem w stanie dodać politykę cokolwiek innego niż HTTPD. Okay? To są już rozważania dalsze, ale zwróćcie proszę uwagę, znowu uruchamiam nasłuchiwanie, tutaj jest cały czas atak, no i cóż, od razu jestem ubity. A więc to, co chciałem teraz obrazować, to jest to, jak na poziomie runtime'ów i kontenerów jestem w stanie chronić no, moje aplikacje kontenerowe. Więc warto zwrócić uwagę, że w ogóle kiedy mówimy o aspekcie bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych, kiedy mówimy o kontenerach, to warto zwrócić uwagę, to jest etap budowania, gdzie ja powinienem skanować na przykład, czy w moich imidżach nie ma takich rzeczy jak dziurawy bash, czy sudo i ACS, o którym cały czas opowiadam, potrafi takie rzeczy robić. Druga rzecz to jest na pewno to, że chciałbym dbać o bezpieczeństwo mojego runtime'a. To jest to, co pokazuję. Tak? Czyli na przykład aktywnie monitorować, co jest uruchamiane w moich aplikacjach. Jako ciekawostka jestem w stanie pokazać, że w deploymencie MySQL, gdyby ktoś był ciekaw, jestem w stanie zobaczyć coś takiego, co nazywa się proces discovery i zobaczyć sobie bardzo dokładnie na przykład, jakie aplikacje w środku były uruchamiane i co jest uruchamiane. Więc jestem w stanie zobaczyć na przykład, że no zrobię już bez tej polityki, no cóż, tu już mamy ubite. Natomiast mógłbym zobaczyć przy tym wcześniejszym ataku, mogłem pokazać wcześniej, mogłem zobaczyć całą linię czasu i zobaczyć, że na przykład 20 minut od uruchomienia został uruchomiony bash w mojej aplikacji. Następnie, może to jeszcze zobaczę, bo ja tutaj zły deployment pokazuję. Zobaczmy tutaj, by nie MySQL, a w Shellshocku. Może tu to będzie fajnie widać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Cała linia czasu pokazująca, że był tam PS uruchomiony, na jakich uprawnieniach, co dokładnie się działo, że sudo było uruchomione. Więc teraz pytanie, czy łatwo jest w środowisku kontenerów monitorować i widzieć, jakie aplikacje, o której godzinie, przez kogo były w środku uruchomione, co ma od razu znamiona ewentualnego na przykład ataku, oznaczać, które wywołania takich aplikacji są na przykład OK, bo może moja aplikacja ma coś uruchamiać w środku, a które nie są OK i na tym etapie budować na przykład jakieś alerty. To jest ta funkcjonalność, czyli jedno to jest widoczność, drugie to jest, tak jak tutaj zrobiłem, politykę, aktywne reagowanie na to. Dobrze, pozwolę sobie już moją politykę tutaj Artur 1 usunąć. Natomiast jeszcze kilka ciekawych rzeczy jestem w stanie tutaj pokazać. Jeszcze chwilę czasu mamy, więc lećmy dalej. Tak jak robiłem deployment tej aplikacji, tak jak ta aplikacja teraz u mnie działa, upewnijmy się, że działa, że tutaj jakieś komponenty są. Proszę bardzo. Halo, halo, testowy klaster działa. Proszę bardzo, o, to jest ten mój deployment, gdzie są pody, serwis i tak dalej. OK, no to teraz zrobię rzecz następującą. OC delete i usunę to na chwilę. Ten cały deployment, który zrobiłem, czyli w tym projekcie będzie pusto. OC get all powinno być prawie nic. Ja tu będę mieć jakiś jeden pewnie komponent związany z OpenShift Virtualization, który się w każdym namespace tworzy.
OpenShift Virtualization, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest. Jest to możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych w OpenShift, które są trzymane w podach. Bardzo fajne, bo jak mam VM-kę i mam sobie na przykład kontener, to one mogą gadać po jednej sieci podowej, dzięki czemu też na przykład maszyna wirtualna jest chroniona z wykorzystaniem Network Police, które pokazywałem, więc fajna rzecz. Może kiedyś opowiem na kolejnym Sys of DevOps trochę więcej na temat wirtualizacji w OpenShift. Natomiast lećmy dalej. Nie mam tutaj żadnych obiektów, nie mam tutaj żadnych już obiektów w tej właściwej aplikacji. Ja ten deployment za chwilę zrobię jeszcze raz, ale z jednym małym trikiem. Jest taka fajna polityka, która chyba sprawdza, czy w obrazie nie znajduje się CUR. No jest taka polityka, ponieważ ACS przychodzi z ogromną ilością predefiniowanych polityk, ale też pozwala w łatwy sposób mi tworzyć swoje własne. Ja tworzę swoje własne w taki sposób, że klonuję jakąś istniejącą, podobną do tego, co bym chciał uzyskać, więc zrobię sobie politykę, która się nazywa Artur 2, która będzie działała na kilku poziomach, czyli na przykład na poziomie też deploymentu, bo tak jak mówiłem, wyróżniamy takie trzy stage'e: budowanie, ponieważ ACS świetnie integruje się z systemami CICD do tego, aby oceniać na poziomie budowania moich aplikacji, czy tam jest wszystko ok, potrafi skanować image i nie tylko. Na poziomie deploymentu, to jest bardzo istotne, co to jest poziom deploymentu aplikacji? To jest to, że jak ja ją definiuję, to ona może mieć w swojej konfiguracji napisane, czy działa jako privilege, czy nie privilege, czy na rucie, czy nie na rucie i wiele innych rzeczy, czy ma zdefiniowane resource limity, czy nie ma. Jak nie ma zdefiniowanego, to też jest potencjalne ryzyko w bezpieczeństwie, że jak ktoś mi zaatakuje taki kontener, to będzie mógł próbować wysycić wszystkie resursy klastra, może nie klastra, ale danego noda poprzez wysycenie resursów bez żadnych limitów mojego poda. Więc warto na przykład takie rzeczy analizować. Teraz uwaga, na poziomie deploymentu moja polityka Artur 2, która będzie chroniła mi tylko jeden namespace. Proszę bardzo, niech to będzie namespace, który sobie nazwiemy projekt app. Proszę bardzo, co tu jest robione? Sprawdzane, czy jest komponent. Co to jest komponent? To jest CURL, tylko czy komponent w imidżu to może być APK, to może być DEP, to może być cokolwiek innego. ACS ma kilka różnych technik wykrycia, czy dany komponent, czyli czy dana aplikacja na przykład jest w danym imidżu. Czy CURL powinien być w imidżach? Absolutnie, w mojej opinii nie, no chyba że jest rzeczywiście wykorzystywane, tylko myślę, że w 99% przypadków CURL są tam, gdzie nie są wykorzystywane. Dobrze, natomiast ja nie chcę, żeby to był komponent typu CURL, ja chcę, żeby to był komponent typu bash. Czy bash jest konieczny do tego, żeby odpalić proces HTTPD? Absolutnie konieczny nie jest. Więc robiąc taką politykę i sprawiając, że to będzie polityka, uwaga, na poziomie deploymentu znowu mam tryb enforcement, nie enforcement. Mogę powiedzieć nie enforcement. Mogę powiedzieć nie enforcement, że tylko będę widzieć w logach, ale mogę także powiedzieć, hej, ja chcę, żeby to było, żeby była na to reakcja. Zobaczymy, na czym polega reakcja. Save'uję, moja polityka, o, jest nieuruchomiona, tak, a może jest uruchomiona, już patrzymy do polityk wszystkich, bo wydaje mi się, że ona jest jeszcze nieodpalona. Gdzie jest Artur? A nie, nie zmieniłem chyba nazwy, tak? Czy to jest, czy jest, jest, proszę bardzo, jest nieuruchomiona, proszę bardzo. Zaraz będzie działać, działa. Nie mam tutaj nic. Robię deployment, tak jak robiłem wcześniej. I teraz wydaje się, że jest wszystko ok. OC get all. Powinienem mieć jednego poda, ojejku, dlaczego terminating? Zobaczmy jedną rzecz. Jeszcze. Jest terminating, to niedobrze, to znaczy, że ktoś się ubił. I uwaga, oprócz tego, że jest terminating, to proszę zwrócić uwagę, że domyślna liczba moich replik powinna wynosić 1, a jest ustawione 0.
Dlaczego? Nie wiem, co się dzieje. Zrobiłem właściwy deployment, który powodował, że mi moja aplikacja webowa działała. Jeśli zobaczę jakieś eventy, które nastąpiły w tym namespace, jestem w stanie zauważyć taki oto komunikat. Uwaga, uwaga, ale deployment Shellshock został przeskalowany do zera. Ja się mogę zastanawiać, no ale dlaczego? I tu mam odpowiedź, dlaczego. Dlatego, że Stackrox, czyli stara nazwa Advanced Cluster Security, powiedziała, słuchaj, jest niespełniona, w zasadzie może spełniona polityka Arthur 2, ponieważ zostało wykryte, że tam jest bash na poziomie deploymentu. Dla bezpieczeństwa obiekty, które tutaj są, są, natomiast aplikacja nie działa, bo została przeskalowana do zera. I ja w tym momencie, jako na przykład koleś od security, mogę pójść do takiego teamu, ponieważ dostanę też powiadomienie i powiedzieć: hola, 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 panowie, a co wy macie, basza w imidżu? Oczywiście ja bym to jeszcze wyłapał na poziomie builda, ok? Bo bym sobie tutaj odpowiednio zrobił odpowiednie skoki w CICD. Natomiast mogę też dbać na poziomie deployowania rzeczy o to. Ok? Więc chciałbym zwrócić uwagę na to, że z wykorzystaniem Advanced Cluster Security jestem w stanie dbać o wiele różnych aspektów. Słuchajcie, ja omówiłem jedną, myślę, 50, jeśli nie jedną setną możliwości, które tutaj są. Sprawdzanie, czy jestem compliant z różnymi standardami, dodawanie takich standardów, dodawanie różnych polityk, generowanie różnych raportów, integracje związane z skanowaniem imidży, plus własny skaner imidży, powiadomienia i dodatkowo to narzędzie to nie jest ten Web UI, który pokazuje. Wszystko to działa też z poziomu API, gdzie ja jestem w stanie konfigurować albo sprawdzać rzeczy z wykorzystaniem API, więc integrować się ze wszystkim praktycznie. No i dodatkowo jest CLI, który pozwala mi także na działanie z tym czymś, z tym pięknym rozwiązaniem, w mojej opinii, bo powiem szczerze, dla mnie ciężko było bez tego adoptować bezpieczeństwo na poziomie runtime'owych kontenerów, żeby zwiększać ich bezpieczeństwo. Więc jest tutaj naprawdę wiele różnych rzeczy, gdzie mogę widzieć, co się dzieje, gdzie mam bezpieczeństwo imidży, gdzie mogę sobie podejrzeć nawet różne warstwy i w której warstwie są jakie problemy. Natomiast tak, czasu na to nie ma. To, co chciałem pokazać, to jest automatyczne network policy do generowania. Pokazywać, zobaczyć, że jestem w stanie podglądać aktywny ruch. Na podstawie tego budować ten network policy. Jestem w stanie skanować i monitorować workload runtime'owy, czyli rzeczy, które działają. Dodatkowo jestem w stanie dbać o bezpieczeństwo deploymentu. Za pomocą jednego produktu jestem w stanie zarządzać bezpieczeństwem wielu klastrów. Tak jak mam tutaj dwa klastry i mam bardzo dużą i szeroką widoczność takiego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to w miarę techniczne przedstawienie. Liczba slajdów była trochę mała, więc nadrobiłem, mam nadzieję, demonstracją. Widzę, że czas dobija mi do końca. Dlatego chwila jeszcze jest na to, by zadać jakieś pytania. Mam nadzieję, że jakieś się pojawią. Ja Wam bardzo dziękuję. Przypomnę, że możecie w każdej chwili do mnie pisać na artur@redhat.com. Jakby ktoś chciał, nie wiem, może w swojej firmie coś takiego zaadoptować, chciałby może jakąś taką demonstrację w mniejszym gronie dodatkowych aspektów, śmiało też można do mnie pisać. Natomiast oddaję głos do studia, czy są jakieś pytania i z chęcią na nie odpowiem. Tak, słuchaj Arturze, Bartek zadał pytanie i już chwilę czeka na odpowiedź, więc pozwolę sobie je udostępnić. Tak, widzę, czy same network policy są standardowym mechanizmem Kubernetesa, czy może realizowana przez osobę eksternę? Network policy są standardowe, działają domyślnie w Kubernetesie, jak najbardziej. Mhm. Słuchaj, a ja się chciałam się podpytać, bo temat dzisiejszej prezentacji to security, ale jesteśmy na DevOpsie i może wyjaśnijmy, dlaczego tutaj jesteś, jak to jest tą współpracą DevOpsową, DevOps security. Dokładnie.
W związku z tym, że jeśli ja jestem DevOpsem i robię deployment aplikacji, to może nagle dojść do takiej sytuacji, że mój deployment nie działa, bo dział security nagle zrobił taki trik, jak ja pokazałem, robiący, że deploymenty lecą do zera i ja jako taki DevOps mówię, hola, dlaczego? Wszystko zrobiłem prawidłowo. U mnie w domu działa, nie? U mnie w domu działa, a tu nie działa. Dlaczego? Dlatego, że security może mnie tutaj no, trochę właśnie przycisnąć. Więc jako typowy DevOps muszę mieć świadomość potencjalnych ryzyk, jakie są. No i pamiętajmy, że DevOps, SysOps, to są SysOpsi, którzy bardzo często dzisiaj występują w roli też bezpieczników. Muszą mieć świadomość tego, że klaster, który tworzą, jest klastrem jednak bezpiecznym. Bezpiecznicy najczęściej to tylko monitorują i na nas krzyczą. No nie? Więc to jest ta korelacja.